Raz, dwa, raz, dwa. Wszystko wyraźnie słychać. Tak, no cóż. Po południowych testach i próbach wracamy na powrót comebackiem do Maxa Payna 3. Kozel, koniec spamu. No, niech ci będzie, koniec spamu. Tak, znaczy początkowo miało być ktoś inny, ale na szczęście udało się jednak wyciągnąć Danielusa z piekła i wita was oczywiście ten sam jak zwykle amigo. Witam, witam wszystkich serdecznie. I cóż, kochani, tak jak już było zapowiadane, czyli dzisiaj, może niezbyt wcześnie, ale zawsze, pogramy sobie dzisiaj w Maxa Payna, a przez to, że czat mi zasłania trochę opcji, muszę iść na czuja. Co to jest? Zależnościowy, wieloosobowa, to później, fabularny i kontynuacja, tak? Tu? Dobrze. Okej, okay. No to zapraszam na streama. Podoba mi się środkowy obrazek. Najbardziej. No niezły jest, niezły. Najlepszy motyw. No. A przy okazji... Oj, gdzie? O koleś, ale żeś urwał, człowieku. A przez niego zużyłem prawie cały magazynek. Tak, to był oralny. To był seks oralny z karabinem maszynowym. Okej, no to cóż, jesteśmy w grze, przy okazji dla tych, którzy nie byli wcześniej, chociaż wątpię w to, jeszcze wam pokażę, to są ustawienia, o jest, na jakich gram ustawieniach, na takich, mam w tej chwili równe 60 FPS-ów i FPS-y mi nie schodzą, także na tym zostaniemy, nie będę się z niczym bawić, wszystko widzieliście. A czemu masz DirectX 9, a nie 11? Ponieważ na DirectX 9 obraz jest niewyraźny. Mniej wyraźny niż teraz jest. Próbowałem i na Full HD, próbowałem na... Znaczy na 11 jest mniej wyraźny, tak? Tak. Na tej rozdzielczości, którą mam teraz, plus DirectX 11 i na Full HD, przepraszam, jest obraz niewyraźny, a na tej rozdzielczości z takim DirectXem jest wyraźny. I stwierdziłem po rozmowie z kilkoma osobami, stwierdziłem, że prawdopodobnie kolejne odcinki będę nagrywać już w 720p, żeby móc wykorzystać chociaż trochę silnika Maxa. Nie będzie prawdopodobnie już filmów w jakości Full HD. Musimy teraz stąd zejść, a zanim to nastąpi, poczekam może jeszcze jakiś odważnik, który przyjdzie i będzie chciał pokosztować naszych nabojów z karabinu. Jak tam zejdziemy na dół, to może być już problem. No ale, o widzicie? O właśnie, o tym mówiłem. Gdybym był na dole, to byście mnie zbierali z podłogi. Poczekam jeszcze chwilkę. Może jeszcze któryś z nich będzie na tyle odważny i o widzicie? Kolejny granacik, a co? Dobra, mam mało amunicji, kurczę. On ma 20. Niewiele, kurczę. Dobra. Pakujemy się, panowie. I hopla! To jest kwintesencja Maxa Payna po prostu. Dawaj. Nie, tu nie możemy zostać. Podchodzimy pod kontener, kurczę, bo... No, nie trafiłem. Ach, to... Ładne ma, kurczę. Ach, pięknie. Ale powiem ci, Wojo, że świetny i mega płynny obraz. Ty tu, skurcz. Zmieniaj. Ale żeś urwał, człowieku. Współczuję ci. O kurwa, granat. A nie. Aż. Zaraz zginę. Uj. Ole, mu zasadziłem. Pięknie mu zasadziłem. O. Kurwa, mam mokro. W butelce oczywiście. O Jezus! Ta broń jest genialna, ma zajebisty... Oj! Ma zajebisty dźwięk. Dobra. Wszyscy? Jezus Maria, jeszcze jeden strzał i będę po mnie. No pokaż się, skurczę, tylko pokaż się, gdzie jesteś. Ale żeś urwał? Nie! Dobra, zginąłem, dziękuję. Bum. Bez komentarza. Jeszcze raz.
Ru12 pisze, że to jest trudny moment i pamięta, jak się z nim męczył długo. Aha, no nie tylko on, bo pamiętam, że Rojo też się z tym męczył długo. Tak, stąd właśnie pamiętam, że to jest trudny moment, bo właśnie oglądałem to kawałek, tylko kawałek, do momentu, kiedy nie zaczął się drzeć. Oglądałem to u Roya, tak z ciekawości, co by tutaj ciekawego... No, wybuchnęło i co? O kurwa, granat, przeżyję? Przeżyłem. Łaj, jajaj człowieku. A ta broń ma bardzo mało amunicji z tego, co widzę. O, mordę. Wiem, granat. Pod nogami jest? Żyjemy. Dobra, dość tego pieprzenia się z nimi. Aaa, żeś urwał, chłopie. Żeś urwał. Dobra, podejdziemy bliżej. Ach, pięknie. Kurde, mam ten motyw z tego. Aj, granat. Nie. Wybuchnie? Wybuchło. O, człowieku. Spokojnie, uspokoić grę. Wojo, uspokój grę. Przeładuj. I uspokój grę. Nie mogę przestrzelić przez wózek widłowy? What the hell? No padnij ci, mówię. O, ty mała. No. Ach, pie... O kurwa, co to było? Ja pierdo... Znaczy, no, ogólnie wiecie. No, co jest? Dobra, skaczemy i... Iha! No, koleś. Uj. Chuj, człowieku, kolejne zatańczył. Ja bardzo przepraszam za moje emocje, ale po prostu jestem ogólnie trochę... Spokój się. Aha, przy okazji ten materiał możecie traktować też jako takie swoiste Q&A, także jeśli macie do mnie jakiekolwiek pytania, ale bez, wiecie, spraw prywatnych, takich, wiecie, takich różnych, to oczywiście możecie pytać. W tej chwili mam stałe 60 FPS-ów. I przez ostatni czas nie zjechało mi ani jedną klatkę. Du. Będę żyjesz? Tak. No to kurde, to się... Mógłby się czasem odezwać. Dobra. Ciężko z Wojo do ciebie coś się wciąć, poza tym nie widzę sensu tutaj na razie, bo sobie świetnie radzisz. I jestem pod wrażeniem tego, tak jak mówiłem, że zarąbiście płynnie wszystko chodzi. Aha, przy okazji, właśnie, Szymonu, dobrze, że pytasz. Dlaczego robię tego live'a? Ten live, znaczy miałem live'a zamiar zrobić już dawno wcześniej, ale jakoś nie podeszło z czasem. I nie z tej gry. To, że nagrywam tą grę, to akurat jest czysty przypadek, bo tak sobie wymyśliłem. Zresztą jeden z widzów mi zaproponował to. Jeśli już chodzi o nagrywanie, dlaczego nagrywam, to ten film nagrywam z okazji tego, że mam nowy sprzęt. To jest taki... Taki, powiedzmy, live specjalny w związku z tym, że mam nowy sprzęt. A jeśli chodzi o specyfikację, to jest on... Moment, będę teraz przerywał moje gadanie, bo muszę się skupić. I mogę innej broni użyć? Czy mogę? Mogę, dobra. Przeładuj. Jeśli chodzi o sprzęt, to jest to płyta główna PO... jak to się nazywa? Asus P8 P67M. O, tak to się nazywa, taki dokładnie model jest. Do tego mam procesor i5, 3 giga z manualnym podkręceniem do 3.7. W momencie, gdy jakaś aplikacja będzie wymagała większego zużycia pamięci, to procesor się automatycznie podkręca do 3.7 albo 3.8 giga, a mogę go podkręcić maksymalnie do 5 giga, jeśli oczywiście miałbym dobry wentylator, znaczy zasilacz. Mam na razie 500, więc niewiele, ale mi to wystarczy. Model to bodajże jest 2500K, tak to się nazywa, model procesora. RAM-u mam 8 giga DDR3 już. Tamte części, które miałem w kompie, są wyjęte i czekają na Allegro. Kiedy to zrobię, nie mam pojęcia. Laptopa mam, ale w pracy. Nie tutaj. To co mamy zrobić? Aha, aktywuj przejście. Dobrze. I być może czeka was też dzisiaj niespodzianka mała. Jestem w szczeku, że chodzi tak płynnie.
Już się przemykam, Daniel, możesz teraz powiedzieć. Spoko. A powiedz mi, który to już jest rozdział w grze? Czwarty, piąty, jakoś tak. To jeszcze połowy nie ma, nie? Gdzie? Połowa? To zobacz, to czas, nie wiem. Kto w ogóle wie, ile tu jest rozdziałów w tej grze, bo ja nie mam pojęcia. Jeśli ktoś wie, to niech pisze, bo ja nie mam pojęcia. W menu chyba można sprawdzić, nie? Nie wiem, nie mam pojęcia. Ciekawe, czy to będzie ktoś mnie atakował. Jestem na kurczę jak na strzelnicy w tej chwili. Zbyt otwarte pole jest. Docelowaniem, oha! Aha! A kurda, prosto w łepetynkę! Aha! 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 O, chłopaczek dostał w mordkę, tak, biedactwo! Jakże mi cię żal. Sru 12 pisze, że jest 14 rozdziałów. 14, no to jeszcze mam 10 mam. Tam łódeczka już została rozwalona, teraz tylko tu musimy ich przejść. Ale jakoś tak nie bardzo mi tak Givera podchodzi, wiecie? Za mało amunicji ma. Co by tu jeszcze mamy? Rewolwera? Nie, ja chcę... Nie! No nie! O, to chciałem. Rewolwer jest lepszy. Zapraszam. What the hell? Kto to? Kto? Skąd mi tu wali? Ale mega sprawa jest w tej grze, że te większe bronie główny bohater sobie nosi, nie? No, tego nie było w poprzednich częściach. To jest naprawdę... Znaczy w ogóle no animacja... Właśnie, ja też mówię w ogóle. Animacja... W ogóle prawie tego nie było. A zbliżenie na karabin? No jak ja co mogę zrobić zbliżenie na karabin? No widzicie, jaki karabin wygląda. Nie, to jest bardzo realistyczne, jak Max trzyma pistolet, jak trzyma karabin, w jaki sposób. To po prostu jest fenomenalne... Zajebista sprawa. O właśnie, dokładnie. Nie inaczej. Tak jak mówisz, dokładnie. Rockstar odrobiło pracę domową, to trzeba przyznać. Czy mi się wydaje, czy to jest... O kurka wodna. No nie, no motyw nie. Teraz tak na... Teraz mogę ich kosić. Nie no, to jest już wyższa szkoła jazdy. Who's next? Zapomniałem, że muszę używać tego z rozwagą. Noż kurde. Dostał heada, ale wiecie co, tak jakoś nie bardzo mi się podchodzi tak Givera z tym kolimatorem osobiście. Nie, zmienię się na poprzednią jednak. Kolimator jakoś nie bardzo mi podchodzi. To jest gra chyba bardziej nastawiona na strzelanie z biodra. Tak, nie? Zdecydowanie. Stara szkoła. Oj tak. Chociaż wprowadzili trochę innowacyjności do Maxa. Nie no, ja nie mówię, że... Nie mówię, że nie. Strzelanie. Pan Killer? Max na szprycy. Max jest naszprycowany. Ktoś jeszcze będzie? Ale Dejno cały czas ma 58 FPS-ów. To jest po prostu piękne. To jest piękne! Macie zbliżenie na karabin? I co mnie jeszcze urzekło? Jak się Max porusza? Do tyłu, do przodu, w prawo, w lewo, w prawo... Czekaj. To jest w lewo. Aha, to jest w prawo, dobra. No, kucanie. Świetna sprawa. I co najlepsze, kucania, czego nie było w poprzednich częściach. Przytrzymanie kucania. No po prostu, no... No przecież to jest po prostu majster kurwa sztyk. Odwracamy się, no po prostu... Ciekawe, czy panie do wody. A co tam, jestem świnia, wpadniemy do wody. Plum. Chyba się utopił. Wchodzimy tu z powrotem do tego. Dobry motyw. Sorry, Max, musiałem. Wybaczysz mnie? Musisz, nie ma wyjścia. Ja tą steruję, nie tym nom. Tak, to było dobre. Oj. Trzeba się ukryć. Ktoś tu był? O, chcieliście zbliżenie na broń, to macie. Oto jest broń w całej kozałości. A zwróćcie uwagę dane, że jak przybliżam kamerę bliżej, to kamera kieruje się nad tą skrzynką i nie ma wchodzenia w skrzynkę, tylko jest tak jakby... O. Mhm. No jest... To znaczy, że dobrze zmapowali teren.
No, genialnie jest po prostu. Cokolwiek oznacza słowo mopowanie. No to właśnie to, że fizycznie przedmioty się nie przenikają, no, i że nie widać na przykład, żeby jakaś część lewitowała, tylko jak coś na czymś stoi, no to stoi na. O, widzieliśmy amunicję chyba. Dobra, trzeba iść dalej. Tam ktoś strzela. To nie są tylko tekstury, przez które właśnie może coś przejść, albo ty możesz przejść, tylko że to jest trwały przedmiot, który, tak jak widzimy, on się prawidłowo zachowuje. Oj. Headshot. W tej grze to bym headshotów napukał nieźle, jeśli chodzi o punkty. Dobra, lecimy dalej. No i ten bieg. Mam amunicję? O, amunicję też mi zabrali. Nie mam danej litości. Sadysta. Nie, ty dostałeś już gajaczka. Ale w główkę nie. A jaka broń generalnie najlepsza jest w Maxie Paynie? Czy to jest pistolet, czy karabin, czy strzelba na przykład? To znaczy strzelbę osobiście od razu z miejsca odradzam. Może i jest, znaczy mocna. Nie ma, o, w pizdu! Woo! Na Bruce Lee. No. To jest świetna animacja wody. Jest. Ue, no świetna po prostu, genialna. Coś jeszcze? Uuu, jeszcze ty oberwał. O Jezu, jest zakończony wybuchem. Oj, ktoś we mnie napierdala. Pięć, aż spadł z wrażenia. Jeśli chodzi o bronię, ja osobiście preferuję pistolety. Rewolwer przede wszystkim, bo ma bardzo mocne się wrażenia. Uzi nie proponuje z tego względu, że Uzi ma dużą szybkościanność, ale więcej naboi trafi poza przeciwnika. Rozrzut ma duży, tak? Bardzo. Chciałem, żeby wybuchło, ale nie udało się. Natomiast jeśli chodzi o pistolety, może i szybkościanność nie jest tak mocne, ale przynajmniej ktoś z lewej idzie, nikt nie idzie, dobra, to możemy tego rozwalić. Okej, to może zrobimy coś takiego. Woo! Oj, nie udało się. Co to było? Fuck. Taki system zastosowany, że jak będziesz robił właśnie slow-mo gdzieś i spadniesz nie tak jak trzeba, to też życie odbiera, tak? Tak. I co tu jest bardzo fajny motyw, pewnie zwróciliście uwagę albo i nie. Nie celuję z ognia celowanego. O, proste. Max celuje nawet jeśli nie celuje z oka. Ale tego zdejmiemy. Oj, jeszcze mi się nie skończyła. O, tego zdejmiemy po staremu. O, to lubię. Uwielbiam te wykończenia po prostu. Wyłącz ten pen. Aha, pewnie wszyscy wiedzą, ale to tylko taka ciekawostka powiem. Pewnie wiecie, w jaki sposób można bullet time odnawiać, jeśli mamy go pusty. No nie, no to po prostu jest super, no. Strzelanie do przeciwników z rewolwera z takim Magdanem, jak jest w tej grze, jest po prostu świetne. O, Kakashi już znika? Kakashi, uduszę cię. Ja cię uduszę. I zjem na kolację. Bo wiet już miałem. Oj, kiepsko z nami. No, wchodź do środka, człowieku. No. Dobra. Amunicję mamy od groma. W sumie rzeczywiście, może faktycznie użyjemy sobie karabinka. Karabinka powiedziałem. Dziękuję. A o co chodzi ogólnie w tej misji? O co w każdej chodzi, żeby w końcu uratować żonę naszego szefa. Mhm. Krótko mówiąc. A że przy okazji likwidujemy zastępy przeciwników, to już inna kwestia. Następna muzyczka. Oj. W porcie akurat? Co? A czemu akurat teraz w porcie? Jakoś to fabularnie było wytłumaczone? Co się stało, że Max jest... Tak, ale przez... Aj, kurka wodna... no tak właśnie. Zamiast się schować, nie jestem przyzwyczajony do korzystania z osłon. Po prostu. Od początku? No nie pierdacz. No bez jaj. Ale jajka.
No to w trakcie gry nie można save'ować. Niestety, no właśnie, to jest największa bolączka tej gry. To jest właśnie największa bolączka tej gry. Tutaj nie ma save'ów ze strony gracza. A, będzie jechał samochodzik. Headshot, piękny. A to jest świetna animacja, jak zmieniasz na przykład na pistolet ten karabin czy coś i masz chyba tam możliwość wzięcia dwóch broni w dwie ręce, nie? Tak, to czegoś takiego nie było. Rzuca na ziemię ten karabin, strzela na przykład z dwóch, a później może go z powrotem podnieść. No niesamowite to jest. Niestety największej magii nie ma, jeśli się nagrywa, znaczy jeśli się gra na takiej rozdzielczości, no ale największy po prostu obraz jest tak niewyraźny, że przestaje to być w ogóle sensowne. O, co robi Max, kiedy bierzemy pistolet do łapy? Jak trzymamy resztę? Ktoś wyjdzie? Czy nie? Na razie nikogo nie widzę, to pójdziemy sobie w ten sposób. Kurde, jeśli będę musiał jeszcze raz tą misję robić na nowa, to po prostu się wkurzę. Aj! No właśnie. W przodu nikt nas nie tnie, tylko od tyłu, tak? Kurczę, to nie tak, nie w ten sposób, inaczej. Turlamy się. No kurde, no! A, to jest, stąd jeszcze walą. O jeju, nie no. Dobra, headshot. Panowie, lagów nie ma, bo u mnie wszystko śmiga elegancko, więc najprawdopodobniej odświeżcie stronę, standardowa procedura. Tak, odświeżę sobie stronę, bo to jest częsty problem. Oberwał. Jeszcze staje? No kozer z internetem, to ja się nie dziwię, że ty masz lagi. Oj, prosto w jaja! To musiało boleć. Bezapelacyjnie to musiało boleć. A dobra, co mi szkodzi? Ujapie. Dobra, naładuj. Jak on przeładowuje? Zobaczcie, jak się rusza Max podczas obracania się w lewo, w prawo. No przecież to jest świetnie zrobione. Dobra, ale ja tu zgubiłem mój karabin. Dobra, idziemy dalej. I postarajmy teraz się nie bawić, tylko... Do kogo ja to mówię? Wszyscy? Leżeć! Dobra, lecimy dalej. Może tym razem się uda... przeżyć. Przepraszam. Tak, nie mam zamiaru kakać do wody. A gdyby tu jeszcze było tak, że na każdy level są 3 życia? Zaraz, skąd? Aha, dobra. Tutaj są chyba jeszcze dwa zablokowane tryby trudności, nie? Tak, coś tam słyszałem. No, gdzie ciekawe, tam może akurat jest coś takiego. A może, no w Max Payne... Tak samo jak w Wiedźminie drugim zrobili tryb, poziom trudności, w którym możesz tylko raz zginąć. W sensie, właśnie jak zginiesz raz, to kończy się gra. Nie możesz kontrolować. Sru 12 pisze, że maneta 25 bajtów? Że what? Bo megabajtów. Tak, no to tam nie dopisał. No, chyba tak, bo się... Nigdy się nie tnie, a dziś to masakra. To ciężko stwierdzić, że jest tak, jak jest, no ale... O, człowieku! Ale się urwał. Okej. No, bo mi bullet time spada. Ostrzał łódki. Kurde, trzeba stąd znikać, bo... Może być nam kiepsko. Tuśmy zginęli. O, właśnie oberwał pilot. Bombowca. Przeładuj. I teraz pójdziemy sobie z rewolwerem. Giniesz. Nie no, strzał jeden. Myślę, że więcej będzie streamów z Maxa Payne'a, coś mi się wydaje. Co myślisz, głupio, Dany? No, ja bym całą grę na twoim miejscu streamował, bo ona jest kapitalnie zoptymalizowana i świetnie się nadaje do tego typu rzeczy. Tylko ja bym cię namawiał właśnie do przeniesienia się na Twitcha, bo tam byś mógł z dużo lepszą jakością. A, to swoją drogą, Twitch oczywiście. Łaj!
Ty, ja się czuję jak na filmie, mówisz? Strzelę gościowi w ramię lewe, dostaję w lewe ramię i się obija lewe ramię. Strzelę gościowi w lewe ramię. Ragdoll po prostu. Myślałem, że ten ragdoll jest do dupy, ale jednak się okazuje, że jest dobry. Teraz wystarczy pomyśleć o tym, co będzie, jak GTA 5, nie? Będzie. Tak. Aż się boję myśleć w ogóle. No, może dupę urywać. Oby nie spieprzyli. Oby. O, to jest właśnie to, teraz co zrobiłeś. Przekładanie broni. Tak. Genialna sprawa. Genialna. Nie, jeszcze raz, dobra, jeszcze raz. Ale patrzcie, gdzie on trzyma rewolwer. O, ja na broni. I teraz hopla! I teraz hopla! I teraz hopla! Pięknie! Jeszcze raz, jeszcze raz? Nie, dobra. Bez jaj. Bez jaj, bez jaj. Trzeba robić dalej. Stwierdzili. Trzeba zarabiać na życie. Woo! Next! Nie no, to jest po prostu piękne! Koleś aż się obrócił wokół własnej osi. Przeładuj. To spokój. Bo zmarnowałem jakieś 15 minut. W momencie, gdy mi rozwalili. Bo ten kaszel cholera. Ja tu nic nie wyłączę? A to pech. A ty przechodziłeś już tą grę, nie? A Maxa Payna? No. Nie, jeszcze jej nie przeszedłem. Nie? Myślałem, że całą się już ją prze... Aha, no tak, bo ty ją tylko oglądałeś. Wydało się. Jak mogłeś oglądać inne filmy oprócz moich? Świnia. Jak tak mogłeś? Tylko ja ci tego nie wybaczę. Flaku tutaj pisze, jaka podnieta, że broń zmienia, a Flaku nie wiem, czy... oglądałeś materiały promocyjne na przykład z FIFA, nie pamiętam, to chyba 12 była, jak się podniecali, że tam chyba ślady, bo tak było planowane, ślady strawy będą na koszulkach zostawiać. To też jest śmieszne, tak. Nowa gra jest promowana, tutaj kurczę, słuchajcie, ona będzie zajebista, tam nawet trawa na koszulce będzie ślady zostawiać. Ja się tak bardzo piłką nożną nie interesuję. No ale dobra, to nie chodzi o piłkę nożną, tylko chodzi się o takie, wiesz, drobne pierdoły, którymi twórcy teraz się chwalą. Nie, nie ma tam jakichś rewolucyjnych takich zabawy, czy tam dobra, coś, co by naprawdę tą grę wyróżniało, tylko tam właśnie takie elementy drobne, tylko właśnie ślady na koszulce, czy nie wiem, że koszula na plecach będzie ci się falować w 50 miejscach, a nie w jednym na przykład, nie? No w Maxie pewnie też się faluje, ale nie tak dokładnie. No wiem, że wiem. No, to są właśnie oj, kto do nas strzela? A łódka! SRU 12, myślę, że to na takie dyskusje to zostawimy sobie na kiedy indziej. A na razie skupmy się na Woju i na Maxie Payne, myślę. No ale system ukrywania się jest podobny jak na przykład w Band of Blood, tym, że tutaj no jednak ukrywanie się w grach typu TPP jest bezapelacyjnie lepsze niż, myślę, niż w tych. A gdyby tak... O! To chciałem. Niż w FPP. No wyobraź sobie grę w FPP. O ja pierdolę, ale go... Teraz acelujesz normalnie z FPP. No. Jeszcze raz powtórz? Mówię, że wyobraź sobie grę, w której cały system ten ukrywania jest właśnie TPP, mhm, ale masz i celujesz zza osłony, to już masz widok z FPP. Tak jest między innymi bodajże w... Czekaj, Kubon nagrywał niedawno tą grę, tylko nie pamiętam nazwy teraz. Jakby tu był, to by pewnie podpowiedział, ale nie pamiętam. To była jego pierwsza gra, jaką nagrywał na kanale, kurczę, nie pamiętam nazwy. A też tam właśnie można było robić tak, że ukrywanie się zasłonami właśnie z perspektywy TPP. Chyba, to chyba nikogo nie ma. Tak, jeśli chodzi o Maxa, powinna mi się dla, że będzie więcej live'ów z tej gry. Jeśli nie, cała gra w postaci live'a. To się jeszcze zobaczymy. Na razie mi się bardzo podoba. No z Twitcha byś Woją mógł przesyłać bezpośrednio na YouTube, także. O, shit! Kurde, i oczywiście tak. Cutscenki są iście hollywoodzkie. Max, spierdalaj! Czy widziałem nowego Tomb Raidera? Wow! Widziałem, ale... No ja nie jestem akurat fanem tej serii. Wow, to było piękne. Moment! Tak. Oho, Wojo nam uciekł. O, jest Kubon i podpowiada już, że to jest Brothers in Arms Hell's Highway.
Ja na chwilę muszę zniknąć, no mówię na chwilę, bo muszę do kuchni na chwilę wtedy podejść, także za chwilkę do was wrócę, muszę coś w kuchni zrobić i za chwilę do was wracam, okej? Okay? Także dajcie mi chwilkę. Ja nie mam nic przeciwko. Dobra, to teraz piszcie, co sądzicie tak naprawdę. Kuban pisze, że tam jest główna akcja w FPP, a chowanie się za osłonami jest w TPP. Aha, czyli jeszcze inaczej. Tak, teraz Dany sobie pogada. O ile będę miał z kim pogadać, będzie. Pytaliście o FIFA 13. Zapowiada się całkiem fajnie, ale... na pewno to nie będzie jakaś mega rewolucja. Czy zrobię jeszcze coś z Far Cry 2? Raczej nie. Bo to jest... To był tylko jednorazowy wystrzał, taki jak z... Boże, Retor Hestra 2. Od czasu do czasu mam taką fazę, żeby na coś zerknąć, a poza tym no tam w Far Cry 2 sobie gram od czasu do czasu. Strasznie, strasznie fajna gra. No ja też bym się śmiał flakę, jakby bez strzelania wszystko poszło. Czy dużo zmienią w FIFA? A czy kiedyś dużo zmienili w FIFA? Myślę, że na to nie ma co liczyć, tym bardziej, że była teraz ta rewolucja, czyli no pseudo-rewolucja, tak? Czyli FIFA PC-towa jest identyczna jak FIFA konsolowa. Czy Far Cry 3 będzie na moim kanale? Oczywiście, że tak. Far Cry 3 jest zamówiony w preorderze, także spokojnie, będzie dobrze. Porównaj FIFA 09 do 12. W 09 nie grałem. Grałem w 10. 10 była strasznie brzydka. Ale strasznie. Dobrze wspominam sobie 10. Świetnie się przy niej bawiłem. 11 to już była FIFA, która no, stanęła na wysokości zadania, myślę. Bo w 10 na przykład strasznie często ręki były odgwizdowane, natomiast w 11 ręki z tego co pamiętam nie było w ogóle. I teraz w 12 można sobie to ustawić. 11 też miała ten minus, że nie można było ustawić sterowania, zmienić sterowania w samej grze, tylko trzeba było to zrobić wcześniej. Mr. Krzychu ma problem z Twitchem, nie może się zarejestrować i zalogować. Ciężka sprawa, no. Ja myślę, że logowanie i rejestrowanie to na pewno masz opanowane w 100%, więc po prostu powinieneś, nie wiem, wypełnić poprawnie to, co tam jest zrobione i powinno być ok. Możesz... Zapomniałem włączyć mikrofon. Bojo już jest. Grałem od jakiegoś czasu, jeśli ty zauważył. Tylko zapomniałem mikrofon włączyć, tak bo gadam, się dziwię, że nikt mnie nie słyszy, a to patrzę, że mikrofon został włączony. Ciekawe, kto z was zauważył, że ktoś tutaj gra w tą grę, a... Oho. Wow! Czyżby granat? Oślepiłem. O Jezu. No to było. Oh fucking bitch. To jest takie za bardzo filmowe. O, strzeliłem w lampę, myślałem, że to człowiek. No. A ja tu mam nielimitowaną amunicję z tego, co widzę. Nie muszę się martwić o amunicję. Nas wybuchnie czy nie? Wow! Oj. Myślę, że akcja ta przypomina mu teraz misję z Black Opsa. Nie lubię takiej misji. To jest za bardzo dla mnie zbyt wyreżyserowane. Tak, Kubon, masz zdecydowaną bezapelacyjną rację. To jest ewidentnie jak Black Opsa po prostu. A oczywiście witam cię, Kubonie, bo ci się z tobą nie przywitałem.
Ja pierdziu. Czy taka akcja na długi dystans jest dla mnie trochę... taka lekka, ja wiem, nudna może nie, bo tu się dzieje coś, ale ja takie scenariusze już przechodziłem w innych grach. Więc dla mnie to nie jest nic nowego w sumie. Natomiast na przykład na początku gry Max wiszący na helikopterze i napieprzający przeciwników, którzy byli na dachu, to było coś. Flaku zaryzykował i napisał, że Max Payne 3 to jedna z najtrudniejszych gier w obecnym czasie. Ale masz na myśli część trzecią, czy masz na myśli część pierwszą? Max Payne 3. Nie, nie jest najtrudniejsza. Znaczy w obecnym czasie... Zależy co porównujesz. Jakie gry porównujesz do Maxa Payne'a? Chodzi Flakowi chyba o... no, gry z obecnego czasu, bo tak napisał. No myślę, że coś w tym może być. Sru 12 napisał, że ta misja jego zdaniem jest najsłabsza w Maxie Payne'ie. Tak, masz rację. Dla mnie też jest najsłabsza. Nic, tylko stoję, siedzę w sewódce i napierdzielam, po prostu nawet nie mam w tym siewu amunicję. O, bum, 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 traf, 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 bum, wybuchło. I tyle było tego. Flaku, bo jak ktoś jest wychowany na kod Call of Duty, a gdzieś tam biegnie tylko do przodu, sobie tutaj nie poradzi. Ja osobiście jestem zwolennikiem taktyki, a w Call of Duty taktyka ma się tyle, co ja do baletu. Nie lubię takich gier, gdzie się chodzi przed siebie i się napierdza, w świat się rusza. Kubon, na pewno jest to jedna z najlepszych gier w ciągu ostatnich kilku lat. O, to tak, bezapelacyjnie. Chociaż ta misja mnie nudzi powoli. Przypominam też, że możecie traktować ten live stream jako Q&A, czyli questions and answers, czyli wy zadajecie pytania, a ja też pytam. A propos Ghost Recon Future Soldier, właśnie. Mam nadzieję, że przyjdzie do mnie bez problemu, bo tam już Amazon zmienia te daty. Wkurza mnie to też, że niektóre gry mają wcześniej premierę na konsolach, a dopiero później wychodzą na pecety. To jest bez sensu. Z tyłu! No kurwa, ile was tutaj? No przecież to jest już... Bo ten... jaki obstawiasz wynik Portugalia-Holandia? Jezus, mają tu nigdzie... Aha, cię grają, faktycznie, zapomniałem. Codziennie grają. Co? Codziennie grają. Poważnie? Nie wiedziałem. A no widzisz, no to już jest. Za bokami tu. Strzał, 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 strzał. O! Whoopsie! Okej. Bez komentarza. No, tak, wiecie, po kolei strzelałem i tak jakoś samo trafiło. Uuuu! Część pierwsza ukończona. No i teraz co? Moje gardło nie wytrzymało wycia. Nie dam rady. Oooo. Ale obita, o w pizdu, jaka obita, kobita. O, maska trochę zarysowana. Co? Maska trochę zarysowana. Tak. Po niejednym wypadku bym myślał. Kubon pisze, że w faweli będą zajebiste misje. Oby, bo tam misja była najgorszą, jaką grałem na razie. A Kubonie, ty masz Maxa Payne'a 3? Grałeś? Przeszedłeś? Thought I left all this shit behind. Easy gig, you said. What a fool I was to get involved in this madness. A jak wrażenia? Napisz, jak możesz. I czy testowałeś multiplayer? Czy jest godny uwagi? Twoim zdaniem.
Ale widoczki teraz, co? Ta. Tak samo nie oglądam jak ja. Znaczy, żartowałem oczywiście. Ja się jeszcze goliłem. Max się wkurwił. Maximilian Payne. A Kubon teraz się będzie pocił nad odpowiedzią. Rozprawkę dostajemy zaraz. Kubon, proszę cię, nie, bez eseja proszę. Na wstępie mojej wypowiedzi. Pragnąłbym zaznaczyć. Aczkolwiek udowodnić i pokazać tudzież, że ewentualnie. Bynajmniej poniekąd. Jest to aczkolwiek. Sru12 napisał, że testował multi i jego zdaniem jest takie sobie, bo są bezsensownie rozmieszczone respawny. A to już jest chyba problem generalnie w obecnych czasach, w obecnych grach. Można to zarzucić chyba prawie każdej grze. Flaku, Wojo, możemy pograć na multi właśnie. Co? Oczywiście. Quar przybył do nas, witamy. Yo, Kubon, wrażenia z trybu fabularnego są kapitalne, tak jak pisałem, myślę, że to jedna z najlepszych gier w przeciągu ostatnich kilku lat. Świetna fabuła, zwroty akcji. Wydawało się na początku, że będzie pros i przerwało. Pewnie dokończenie zaraz. Max w gaciach, on ma do szefa iść, tak? Super. Heard that. Aha. Kolejny. O, chapter 6. Oh, give me a second. I'm not feeling so good. Bon dia. Kubon pisze, że ta fabuła jest że wydawało się, że będzie prosta, a okazuje się, że jest nieco głębsza. You fucking paraphrase. Dziwne wrażenie. Sru12 pyta się, czy masz nick na social club. Pamiętam. Chyba takie same jak na ten. Chyba 7 wojownik czy 7, nie jestem pewien. Podobno ma być teraz jedna z najlepszych misji w grze. Teraz? No. Się okaże. Zdaniem Sru12. I hope you're not giving up on our city, Señor Branco. Listen, we will catch the man. You have my word on that. Listen to Mr. Becker, brother. Yes, these are tough times, but we have been through it before. Like when father died. Father had heart attack visiting in a brothel. Kubon pisze, że multi testował. Jest okej, można pograć, ale nie jest to na pewno poziom produkcji, które są nastawione tylko na tryb wieloosobowy. No, tutaj raczej nie można było się tego spodziewać, bo cała seria Max Payne'a jest raczej w fabułę, nie? Mam wrażenie, że multi w Maxie jest tak samo wciśnięte jak multi w Duke Nukem Forever. No, ja myślę, że jest zdecydowanie dużo lepsze. Ale myślę, że jest wciśnięte, bo żeby tylko było. Żeby coś tam było. Nie wiem, no takie mam wrażenie dziwne. Może się to zmieni, jak pojawi się multi. No teraz generalnie do gier każdych, wszystkich adoptuje się tryby multiplayer, bo multiplayer przedłużenie życia gry i to jest, w sumie to jest najważniejsza rzecz teraz w grach, bo jak tego nie ma, no to gra traci na swojej wartości, przynajmniej na przykład w moich oczach o połowę, jak nie ma tryby multi. Nawet w takim Mass Effect 3, gdzie ten multiplayerowi można dużo zarzucić, ja się cieszę, że jest, bo oprócz kampanii można się też fajnie pobawić od czasu do czasu i przecież to nie musi być nastawienie właśnie gry na tryb multiplayer, tylko to może być właśnie jakiś dodatek, urozmaicenie w grze. I to jest fajne, że twórcy próbują coś takiego zrobić. I nie każda gra musi być, tak jak mówię, nastawiona na tryb multiplayer. Bo tak jak tutaj przywołajmy najważniejszą grę, jeżeli chodzi o tryb multi, czyli Battlefield 3, który wyznaje zasadę, stoimy multiplayerem, kampania jest dodatkiem, a właśnie takie gry jak Mass Effect 3 czy Max Payne 3 to są gry z nastawieniem, stoimy kampanią, multiplayer jest dodatkiem. Na tej zasadzie. Ja myślę, że to tak można to powiedzieć. Look at me. I'm a mess.
Tak, SU-12, masz zajebistą rację. Brakuje mi tych, zajebiście mi tych komiksów, tych filmików, tych kierowników podczas ładowania się gry. Te, które były w więcej. No to mamy teraz zamiast tego cutscenki, podczas których się ogrywa ładuje, jak widzicie, czytywanie. Osobiście wolę komiks. Niż takie cutscenki. There's a way to reboot the system. If I can get to the server room, I should be able to get everything back online. Strange. You pay a couple million dollars and expect to push a button to be able to make all your problems go away. Like that was some useless junk and a bit of false confidence. I'm done, Max. But sir, let us handle this. You stay in your office, lock yourself in. Do not answer the door unless you know it's me. Let's go. Should be able to override the system if I could just get to the server room. What's going on? Nothing to worry about. Everything's fine. Get down behind the desk now. Both... Chyba to mi się kojarzy z gameplayów. Tak, chyba tak. Yep. Woo! Tylko dlaczego obraz mam taki dziwny? Mam taki cholernie. Chociaż. No, stań, pokaż się. Leżeć, psie. Jesteś jeszcze? Ktoś jeszcze? Czy mi się wydaje, czy ja mu leżę na nogach? I właśnie robię mu dobrze. O, szczególnie teraz. No, ale to właśnie widać, jak świetnie jest zmapowany. No, jak świetnie jest gra zmapowana właśnie, graficznie. Bo nie ma tutaj właśnie przenikania tekstur, tylko wsadziłeś mu głowę między nogi, tak? I tak to wow! Teraz będziecie widzieli pełnię możliwości Ragnora w tej grze. No. No, pokaż się. Dosta i w łebek, pięknie. Dobra, chowamy się. Następny, proszę. Zmiana magazynka. Ma złoty pistolet, czy mi się wydaje? Czy ja mam złote Uzi? Mhm. Mam się poruszyć lepsze, tak? Poka. I w łeb. To było śmieszne. O kurwa. To nie. Oj. Sorry, ale tam nie mogłem się powstrzymać. Nie no, nie wiem, pewnie widzieliście te 3-4 sekundy napierdzielania w gościa w momencie, gdy miał kevlar na sobie. Cały czas stał, a ja w niego prułem. Quart pisze, że Max teraz przypomina GTA. Ale ja powiem, że no, w sumie nie ma co się dziwić, że przypomina GTA, skoro to samo studio jest. Skoro to samo studio robi tą grę, no dokładnie. Tutaj to nic dziwnego. A poza tym nie ma sensu zmieniać tego, co jest bardzo dobre. A więc tak, teraz będziemy mieć przyjemność. Teraz wam pokażę, jak działa strzelba. Ja wiem jak. A przy okazji też mały pokaz, jak wbiją się szyby. Czy to nie jest fajne? Drzwi się nawet otwierają przy strzale, no czy to nie jest... Świetne. Aha, to myślałem, że to jakiś przeciwnik. Naładuj. Może nasi przeciwnicy będą mieć amunicję, co? Bo tak jakoś dziwnie łazić. Ale tak jak do niedawna byłem nastawiony sceptycznie do tej gry, tak w tej chwili jestem w szoku. Czy ja się przebiję przez tą szybę? Moment, muszę zacząć biec. Nie. Nie, SRU 12 nie mamy Diablo 3. Jeżeli chodzi o Blizzarda, to ja niedługo będę posiadał pełną wersję StarCrafta 2. Na razie mam starter. Tylko edycję starter. No nie, nawet zobaczcie, jak się odbija światło od ścian. No po prostu, no... Rockstar po prostu zrobiło dobrą robotę. No, będzie znowu kascenka. Okej. O, shit! Jeszcze jeden został. Dwóch jeszcze zostało. Jeszcze jeden został. Wow! Nieźle, niezłe to było. Chociaż szkoda, że ucięli kawałek kastenki, kawałek tego bullet time'a. No, Flaku miał do niedawna problem, żeby uruchomić polskie napisy. Co to jest za broń? Polskie napisy, a czemu? A, to jest taka broń. Uuu, to ciekawe. Jaką mamy teraz.
A strzel, wystrzelimy, mamy ile woni? Wystrzelamy tę amunicję ze strzelby i pójdziemy dalej. To tu jest, coś tu jest? Zbadaj model. It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Pierwszy raz nie zapomniałeś o moim live'ie. QR.pl. Jak mogłeś zapomnieć wcześniej? Nasz na ciebie Danielusa. Danielu, tylko tym razem bądź bardziej gently. Dobra. Wyślij Maxa Payna, to będzie to sprawia. Nie, nie chcę go, ja niego nie chcę zabić, ja go chcę tylko ukarać. A, będzie chyba znowu. Tylko dlaczego mam taką dziwną grafikę, kurczę? Takie piksele widzę. Bo mała rozdzielczość. Fajna misja, podoba mi się. Ale wszyscy mają kewlary. To mi się nie podoba. To są ci sami prawdopodobnie, którzy atakowali nas na stadionie. Aha. No! Trzeba się ponapierdalać. Tak oto działa strzelba. Czyli nie działa ogólnie. Dobra, czas zmienić giwerę. Jak tu się wyrzuca broń? Bo nie mam pokurna jęcia. Może backspace'em. A zobaczymy, czy to w ogóle coś takiego jest. Turlaj się z cząstunikiem, strzelcowi przechodzi takcja, kryj się, bullet time, kłótni, środki przeciwbólowe, walka wręcz, przełącz, upuść, broń dwuręczną. Flaku pisze, że pod F. Mam podnieść broń pod F. Przełącz dodatki, pierwsza broń, druga broń, bla 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 bla. Nie ma nic. No to już najwyżej poradzimy sobie bez tego. Łaski bez. I headshot. I kuśki, i druga kuśka. Mar się pyta, czy MrPietro.pl to twoje trzecie konto. Tak. No pokaż się. Aż mu czajnik spadł z głowy. Dobre. Co tu jeszcze jest? Tu idzie z lewej strony, widzę chyba. Tak, myślałem. No wyjdź z kurde synu. Wow! Zasadziłem heada. Proszę, postaram się nie klnąć, ale to czasem nie wychodzi. Kupon, że gra na końcu podejmuje w pewien sposób problem współczesnego świata i nic więcej dalej na ten temat nie napisze, bo to by już był spoiler. Lepiej nie podnoś na ciebie, wiesz kogo. Nie Danielusa tym razem, ani nie Maxa Payna. Saigotina! To będzie Saigot. Jak ci weźmie Barretta, jak ci pierdzielnie z drugiej połowy mapy, to się normalnie okryjesz nogami. A, dobrze Kozer piszesz, jak chce wziąć, chce upuścić strzelbę, to... Może później? Kurwa mać, teraz będzie... Może być fajnie. No. Nie! Kurczę, to może być ciężko. Czajnik zdejmij z głowy, jak do mnie ze mną rozmawiasz. Trzeba się ukryć. Giniesz. I to jest kwintesencja Maxa. Aż się obiło te na barierki. Chło! Wszyscy trzej na mnie. Dobra, wszyscy. O! Mam teraz dwuręczną. Ale nie wiem, czy to jest sens w ogóle, żeby być dwuręczną broń mieć. No kurde! Ło! O Jezu! Ale go potraktuje.
Nie, jeśli chodzi o dwuręczne bronie, to ja mam jedną uwagę. Nigdy nie strzelać, jeśli ma się Uzi w łapie i zwykły pistolet, bo to jest dupa nie robota. Mamy więcej amunicji chyba do strzelby. A tak przy okazji, Wojo, ty zamówiłeś sobie już Close Quarters? Jeszcze nie, ale będę zamawiał. Co, w Empiku, czy nie? Gram.pl. Aha. Nie, Gram.pl nie, na tym, na GameCodes. Kupuję i dostaję od razu kod. No tak działa GameCodes. No i tak mam zamiar zrobić. Mhm. Myślę, że w najbliższych dniach to się stanie. Właśnie nie wiem, czy strzelba, czy iść ze strzelbą, czy iść z karabinkiem? Oto pytanie. Grałeś do tej pory ze strzelbą, to teraz z karabinem, to teraz postrzelaj ze strzelby. Dobre stwierdzenie. Wyczuwam tu aluzję. No, to chyba ale wszystko. Skąd? Mam bardzo popełniony garnitur. Coś tu jeszcze? Znaczy, szukam teraz amunicji, wiecie? I przydałby mi się painkiller, bo jeszcze dwa strzały i... O, jest. Dobra, trzeba się naśpać. Oczywiście moi lokatorzy robią sobie chyba spaghetti, bo aż tu zajeżdża mielone. Jeszcze jeden ten, painkiller. Dobra, chyba wszyscy. Tutaj mogę wejść. Aha, coś tu się dzieje. Aha, to jest serwerownia. Też mi informatyk. Młodziaczek na posadzie informatyka dostaje kupę kasy i gówno w głowie. Spójrz na te ruchy kamery. No, na ruchy kamery. Jakie te na ruchy kamery? Chciałeś wszystko naraz pójść. Na ruchy. Nie! Nie chciałem powiedzieć o ruchaniu, tylko o rucha kamery. Patrzcie na ruchaka. Dobre. Ja chciałem powiedzieć o ruchach kamery. Jak się kamera rucha. Flaku! Ty się wstydził. Wiesz, już to dobrze wiesz, o co chodzi. Jak mogłeś mi to zrobić? Nie lubię cię. Wywalecie z subskrypcji. Wywalecie z naszej klasy, z Facebooka, z Twittera, z Ptaszka, z Kanarka, z Battlefielda trzeciego, z Koda i z Tetrisa. O, wydało się. I nigdy nie pozwolę ci pracować na poziomie pasa. Let's just concentrate on staying alive. Teraz Wojo. Wojowniku sobie sam. There it went. He was tucked up safe. Żeby tylko Saigotina kozła, żeby tylko Saigotina. Ja znam Saigotina, ja znam Flaka, ja znam Danielusa, ja znam Roka, ja znam Roya, ja znam Tivolta i wielu innych. Nawet Kwaśniewskiego, i co? Nie poskoczysz. Znam nawet Kaczyńskiego. Znaczy nie tego. Innego. Gdzie mam w ogóle iść? Flaku, proszę cię, nie fapuj mi tutaj. Flaku zna karate. Ja mnie omatę. Mam tędy przejść w końcu, czy nie? Nie, tędy nie przejdę. Właśnie się przekonałem, że nie przejdę. Tędy chyba muszę iść, tak? Tak, kibel damski? Co ja to robię w kiblu? Aha, gotuj się ten. Lustro kuloodporne? To jest niezłe. Gdzie ja to mam w ogóle iść, bo ogólnie to nie bardzo wiem. Tutaj? Ta. No zobaczę. Shot through the head by some hero fighting the rich. Kubon ma nadzieję, że na Future Soldier się nie zawiedzie. No to ja już mogę zagwarantować, na pewno nie, bo gra ma bardzo wysoką notę, bardzo dobre recenzje, jeżeli chodzi o edycję konsolową, wiadomo, PC-towa pod względem graficznym będzie jeszcze wow. Lepsza. Spokojnie, będzie dobrze. No. Zdychasz. To za tą kobietę, skurwysynu. Ło, to jest zajebisty motyw. Nie no. Ta
No, nie tylko co-op, Kubon, w Ghost Recon Future Soldier, bo i kampania podobno jest bardzo ciekawie poprowadzona. Nie ma tam jakiegoś przepychu i całkiem realistycznie walka jest pokazana, tylko trzeba wziąć poprawkę na styl tworzenia gier przez... Chuja pierd... ten efekt! Bo tam masz nawiązania do Splinter Cella. Także jak ktoś zna rozgrywkę ze Splinter Cella i wie, jak mniej więcej, no to podobnie właśnie z Ghost Recon poprowadzony. Ło, ja pierdziu, ale go podziurawiłem. To za tą kobietę, skurde syno. Koniec amunicji. Nie, no. O, ja pierdziele. Ta gra powinna być plus 18. Oj tak. O kurwa. Chyba, że jest. Nie wiem. O ja pierdolę. Opsu. Zaraz się tą... On żyje? Skrzynkę. O flaku pisze, że jest plus 18. No. Kubo, nie aż tak dokładnie nie interesowałem się jeszcze... Aaaa! Więc nie odpowiem na to pytanie, ale gdzieś tam na pewno na grach online można sobie przeczytać o tym. Kuar już ucieka. Trzymaj się, Kuarze. Wbijaj część. Dobra, ten załatwiony. Tego musimy rozwalić. Zaraz rozwalą szafkę. Tak. Sru 12 pyta się, czy widziałem Splinter Cella najnowszego, Blacklist. A niestety nie widziałem tej gry. Ale słyszałem, że była zapowiedziana na E3, to... No, gin w końcu! Kurde, no jak ja mam go rozwalić? Jakiś boss tak, to jest? Na E3 już było widać, że Ubisoft jest w tym momencie najbardziej konkretną firmą, jeżeli chodzi o tych gigantów, czyli Sony, Electronic Arts i tych innych takich wielkich wydawców, bo generalnie wszyscy, Microsoft, wszyscy... No, nie było żadnych niespodzianek, nic tam ciekawego w sumie nikt nie zaprezentował, a Ubisoft mało, że ma te zarąbiste gry typu Assassin's Creed 3. No szkurde, tak, no nie! Z Watch Dogiem wyskoczył. Mega fajna sprawa. Wiem, że w łeb, tylko to teraz traf ten łeb. Ze strzelby może ten, zmień broń, co? Może ci z pistoletu będzie łatwiej. Oj! Dobra, ten padł na pewno. Teraz się z kurczybykiem połowimy. Pięknie! Dzięki kimkolwiek byłeś, nie pamiętam kto mi to zaproponował jako pierwszy. Chyba wszystko. Nie, szczelby nie będę ze szczelby szczelał. Będę patrzał na szczelbę. Chyba wszystko. Ale wezmę sobie nagiwarę inną. O, tą sobie wezmę. O, pozbieramy sobie amunicję. Świetnie. O! Dziesięć naboi. Flaku, ci dziękuję za to, że o nim pamiętasz. A, to Flaku, bo on na wyjdzie. Skądś wiedziałem, że ktoś mi to zaproponował. Dobra, amunicji mam sporo. W kogo by tutaj ciebie? Byłeś niegrzecznym w szkole. Pamiętajcie się uczyć. Bo przyjdzie Max Payne i was podziurawi jak szer szwajcarski. Prawda, że ładnie? Też tak się wydaje. Idziemy dalej. Nie wiem gdzie, ale idziemy dalej. Właśnie, gdzie mam w ogóle? Wrócić się, czy co? Gdzie mam iść teraz? I oto jest pytanie. Tutaj. Dobra, idziemy dobrze. Lubię się nad przeciwnikiem pastwić. Szczególnie jak jest ich mało. Chyba faktycznie zacznę... Battlefielda będę nagrywać w Full HD, ale maksa w 720 jednak. Zdecydowanie. Jakoś tak. Lepszy obraz będzie. I can't get through to him. Ever since the security door is triggered, he hasn't made a sound.
Rodrigo, it's Max. Open up. Can you hear me? Yo ya tinte. Señor Bronco, open up. I'm gonna try to get in there from the roof. You find the security guard and get the hell out of here. Yes. I knew yes. there was another way in. Stairs for the helipad, the little luxury runaround. Gry teraz robią się bardzo filmowe, nie? Jestem bardzo ciekawy, czy kiedyś dojdzie do tego, że gry połączą się z filmem i zostanie tylko taka interaktywna opowieść. Albo że będziemy oglądać jak aktorzy grają w grach. O właśnie, no. I będziemy, Rigo, jeszcze będziemy nimi sterować. Tak, będę sterować Vandamem. Nie, Vandamem nie chcę sterować. Będę sterować... Jasonem Stathamem. Ten, co grał w Transporterze. Tym bym sterował. W grach akcji królowałby wtedy Jackie Chan. O tak! Nie Jackie Chan. Nie Jackie Chan, Jet Li. A na kogo stawiasz? Jet Li. Jet Li to jest następca Bruce Lee. Nie Jackie Chan. Chociaż oboje są na pewno... Oboje prezentują bardzo podobny poziom. Ale jednak, no, bardziej mi się podoba styl Jet Li. Ale można łatwo zauważyć, że bardzo dużo jest w tej grze cutscenek. Ja się muszę napić. Napój energetycznego. Też można go tak nazwać. A to jest chyba zdjęcie tej gościówy, co tam w helikopterze na początku się ją eskortowało do klubu, nie? Tak. Raczej tak. Tak to jest, jak się myśli o alkoholu. Niezła scena. Oh fuck! Ups. Wow! I to jest właśnie... No, to jest Max Payne w troszkę nowszej wersji. Flaku pisze, jeszcze trupowi whisky wychleje. Only blind luck, it meant the blast wasn't fatal. If I'd been out for any longer, wow, jak to wygląda, haha. I te poszarpane ubranie Maxa. Nie no, świetnie. Rockstar, jakby to zrobiliście, ja też tak chcę. To mi się pamięta... Oj no, spójrz na to wszystko. Ten ogień. Aha, no tak, mój Max za chwilę zdechnie, no tak. To gdzie mam iść? Wojoby, jeszcze trochę się tak pozachwycasz i zacznę wątpić, że będziesz uważał teraz Maxa Payne'a za najładniejszą grę, a nie Battlefielda 3. Jeśli chodzi, nie myl Maxa Payne'a z Battlefieldem. Max Payne to TPP, a Battlefield to FPP. To są dwa różne typy gry. Ja mówię o grafice. Kurde, zgon? Co teraz mogą zrobić? Graficznie? Podobne. Chociaż ciężko jest porównać tego typu grę do Battlefielda. To teraz... Gdzie mam teraz iść, powiedzcie mi, kurczę, bo nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, gdzie mam teraz iść. Teraz zginę. Patrzę na miernik życia. Perfect. If I wasn't immolated, I was gonna get crushed to death. Tędy chyba nie wejdę. Look at me. I've been contracted to protect two people. One was being... Tak, i zginąłem właśnie, tak? Dokładnie. I tędy nie pójdę. No właśnie, próbuję iść po schodach do góry, jak zauważyłeś. A, sprintem, tak? Próbujmy jeszcze raz. Zobaczymy. No. Sprint nic nie daje. No kurde. No. Sprint mam pod kontrol. No biegnij. Nie widzę, ja nie biegnę w ogóle. Dupa, zaraz znowu zostanę zabity. No idź. Aha, w ten sposób. Nie mam więcej pytań. Dobra, zapomniałem, znaczy nie wiedziałem, że mam trzymać W cały czas. Mój błąd. Przyznaję się, bez bicia. WWW to jest taka strona internetowa. No nie, to nie jest sprint, to jest tego W. Sprint mam pod kontrolą. Teraz co? Ucieka, tak? Uuuu!
The kid hadn't made it. O kurwa. I had to make this corpse looting coward pay. Getting his gun was more than just expediency. Rozbrojenie. Wow! Gin, śmierdzialu. To za tego chłopaka, frajerze. Zbolały. Zbadaj ciało. No one would be rebooting his system. O nie. Aż mi go szkoda. No nie! Kurczę. Zgapiłem się. Tylko w porządku? Myślałem. Ach, pięknie. Giniesz. A, zapomniałem o... No wyłącz się, wyłącz się. Pokaż się. No teraz to wygląda kosmicznie. No, jak cholera. Dobra, bierzemy, idziemy dalej. No ogólnie wygląda to naprawdę imponująco. Tak, my tak też będziemy wyglądać imponująco. Tak. Życie nam uciekło praktycznie. Świetnie. Rodrigo or not, Fabricas Bronco is falling apart quite literally. Przydałby się ten. Ale jak Max idzie, jak jest poraniony. Jakby tańczył. Kukaracza, do kukaracza. Jakiś painkiller coś? Pewnie, po co? Ale jak on kuleje, jak jest ranny, no... Dobra, nie będę się więcej podniecał. Giń, śmierdzielu, i nie pierdol. Zamknij się i... Kubon tutaj jeszcze pisze o Watch Dogs. Tak, że ma szansę stać się na najbardziej na najładniejszą grą w momencie jej wydania. Ale warto też wspomnieć o tym, że wiele osób się zastanawia, czy to, co pokazywali, było wersją konsolową czy pecetową, bo jeżeli to by było na konsole, to ludzie już zaczynali się zastanawiać nad tym, czy to przypadkiem nie są te nowe konsole, które podobno mają się ukazać w 2013 roku. Ale ktoś tam też czytał, wow, że czytał te plotki i prawdopodobnie to była wersja na PC, na peceta, ta pokazywana na E3. Tak, to była... A czy to, co pokazywali, to była pecetowska wersja? Podobno pecetowa, no. To brawo. Robiło wrażenie. No idź tam, Max. Teraz co? Aha. Nie. I przechodzimy dalej. No. A szyba pęka. I spójrz na tę szybę. No ja będę tak wszystko pokazywał, bo tego tu nie widziałem w ogóle, nigdy jeszcze wyrażanych. Mhm. Tam gdzie strzelę, tam jest dziura. Spójrz na to. No to po prostu... Nie no, coś pięknego, nie? Go Max, move. No idę, nie pierdziel. Ktoś to strzelał w nas, czy mi się wydawało? Wow! Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Idziemy dalej. To gdzie? Oczywiście nasze zdrówko już za chwilę padnie. No bez jaj, ja mam potem... Mam przejść po czymś? Aha. Świetnie. Dobra. Czyli w tej chwili udajemy cyrkowca. Biorąc pod uwagę, ile wypiłeś, to to jest dosyć ryzykowny manewr. Robimy cyrkowca. Ty pójdziesz górą, a ja doliną, nim się spotkamy, lata upłyną. Dobra. No i świetnie. Wszyscy... Max opadł. Someone up ahead was hurt pretty bad. Powiem ci, że po tej całej grze to będzie mu potrzebny niezły chirurg. No, szczególnie tamtemu drugiemu. Tak, koleś leży, a my mamy pewnie broń. A tamten nie ma nogi. Jak fajnie. Why Rodrigo Bronco? What?
Why did you come to kill Rodrigo Bronco? I tam mimika twarzy. To kill you. Because what you did to us. You killed so many of us. What reason did this poor bastard have to lie? He would be dead from shock or loss of blood in half an hour, even if I didn't leave him there to burn. Where is Fabiana? What? Fabiana Bronco, where is she? At the one that Sombra got her. Up the hill. And it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these military clowns as some kind of front to kill Rodrigo. Nie ma co. Hardkorowy koksu z niego. A jest w szoku, więc nie czuje bólu. Może czuje, trzeba było się go spytać. A, jest znowu to samo. I muzyka. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place, well, this place was gonna kill me too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It's time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. I na naszych oczach Max zmienia swoje oblicze prawdopodobnie. Aż mi się normalnie pojawia prawie łza w oczach. Że ścina włosy? Nie. Bez przesady. No już myślałem. It wasn't perfect. Nie, przez tą muzykę. Przypomniała mi się na początku pierwszej części scenka. Kozer pisze, że kran zatka tymi włosami. Żeby tylko kran. No i cóż? Alo. Max. Max. Max, you're alive? Of course I'm alive. We did not know this. We are lost, Max. Our brother was everything to us. I understand. Listen, I'm sorry about your loss, both of you. Rodrigo was a good man. I failed him. But I was tricked. What happened, Max? I don't know. Some guys from the crush of Prado came into the building downstairs, so while me and the security guard were dealing with them, an assassin must have come in and executed your brother. At least that's how I think it happened. No. You killed him, Poha. You killed my brother. What are you talking about? I understand you're upset, but please, why the hell would I do that? To get his money, to take his money. How am I getting his money, Marcelo? Please, think. I worked my ass off for your family. I saved your life twice or more. And right now I'm going to get Fabiana. Where is she? Where is Fabiana, eh? She's in a place called Nova Esperanza. How do you know this, Max? One of the crotch of Prado told me just before he died. Please, bring our sister-in-law back to us, Max. Our family is being torn apart. Teraz wiem, czemu ta gra tak bardzo w słownym sensie zbliża gracza. Lub czemu gracz się tak zbliża do tej gry. Teraz zacząłem rozumieć. So I guess I was finally about to go and experience the other side of Sao Paulo. Kuwon pisze, że wygląda Max teraz jak Bruce Willis z czwartej części Szklanej Pułapki. Powiem tak. Yippee-ki-yay, motherfucker. Day off the sauce for the first time in years and knew I was due a hangover sent direct from Mother Nature.
crack, crack. Mas é só insegurança. Fui nessa cabeça e os bico cansa. Expressa, é claro, cansa. Whisky neon, pouca luz, ela dança. Tô eu e meus demônios. Mania, acaba de filmar os filmes. Uma da gente tem fé, tudo que fala mente. Kozer pisze, że koszulę ma Cejrowskiego. Tak, oczywiście, no musi być reklama. Pewnie Adidasa. Kolej se przechodzi ulicą z bronią w ręku, ale co tam? On tu jest we faweli. Gwiazda rapu zawitała do nas na czat. Witamy, Eminema. Ja to jest techniawa, sorry. Rapa nie potrafię na udawać. English, dude. English. Aha, falo sim, sem problema. Raimundo, numer 23. I know lots of girls, sexy. Come on, come on. This way. Where you going? Wait a minute. To Alfons młody? Jak na Alfonsa młody. Zazdroszczę. Żeby to dziecko, kolczyk. Dziecko i już piercing. A w kaczach beretta. No. W nogawce syrek. A za pazuchą pewnie kałaszników. Albo inne przez... O, staruje już, tak? Jak to wygląda teraz? No proszę. Milcz! Teraz ja mówię. Jak to wygląda? Ładnie się obraca. Pokaż no się, Max. Pokaż no swą mordę. No pokaż się! Nie? Nie chcesz? No pokaż się, no! Max, nie rób jaj. Nie rób dupy. Nie rób jaj przy ludziach. To nie. Bez jaj. Bez tego. Bez... no. Bez czego? Nie, to nie. Foch. Właśnie, Eminem się pyta, co się stało z Moną. Dobre pytanie. Mona zginęła w drugiej części, mój drogi. Zastrzelona została przez bodajże przełożonego Maxa. Chroniąc dupę Maxowi. Nie Mona Lisa, Kozer. To nie ta epoka. Nie ta epoka, chłopie. Mona Lisa jest z tą... Z kim Mona Lisa była na tym, na obrazie? Z pieskiem? Czy z kotem? Czy z... O, z Fredką, sorry, z Fredką. Albo mylę osoby, nie wiem. No, mylisz obrazy. Mona Lisa nie była z nikim na... Może była, obrazie, ale może... tylko była malowana przez Leonardo da Vinci, a ty mylisz obraz... Ktoś tam z gronostajem. Ale, ale może Mona Lisa z tyłu ktoś był, może zrobili ją, tak wiesz, elektronicznie, wiesz, efekty specjalne i tak dalej. Oczywiście ociekające tylko seksem. No w sumie. This was the kind of reality Americans paid top dollar to see. Slums had become tourist attractions, places where yuppies could gawk at the endless spirit of the poor from the inside. Na propos Eminema samego w sobie, to mi osobiście się bardzo podobają mojego, szczególnie jego niektóre kawałki. I może nie jest ten typ muzyki, który lubię, ale ma w sobie to coś. Ja tam lubię każdy typ muzyki, aby tylko w ucho wpadało. No, powiem ci, że animacja tych postaci jest naprawdę dobrze zrobiona, bo nie widać, żeby się kawałek ciała gdzieś wmontował w inny kawałek. Nie ma czegoś takiego. Jest to dobrze zrobione. Co ty robisz? Czemu mnie to nie dziwi? Przecież mógł spokojnie wyjąć mu giwera i co? Zaraz się powinien Max wkurwić albo coś. Aha, no tak. Napadli go, pobili i poszli w pizdu.
These kids were raised hating clowns like me. Emi nam się pyta, czy nagramy coś z Spec Ops The Line, z demka, bo jest teraz na Steamie. Z mojej strony, no to oczywiście jest demko na Steamie już jakiś czas, ale widziałem jakieś materiały z tej gry i powiem szczerze, niespecjalnie ja się zachwycam akurat nią. A ja myślałem, żeby nagrać taki materiał typu gameplayowy właśnie ze Spec Ops. Spec Ops. Gdzie my tu w ogóle jesteśmy? Spadliśmy na dół i teraz co? Co ja mam teraz? Tak, zaczęło się od Not Afraid, dokładnie. Chociaż już ja pamiętam Supermana w jego wykonaniu, Cleaning Out My Closet i wiele, wiele innych. One thing I'd learned since I've been here, it was that Brazilians came out of the womb kicking a ball. And for kids like these, was their one legal chance to get out of here. Zobacz, jak dobrze idzie. Dobra, nie będę się napalał na dzieciaków, bo jeszcze pomyślą, że jestem pedofilem. Tutaj, tak żeśmy wyszli, to my się musieli iść tędy. Czemu on może biec? Nie może biec. O, tak. Lose Yourself, dokładnie. Słuchałem tej piosenki. Oj, długo. Szczególnie początek jest zajebisty. Tyle Collapse też, świetne, tak. Jedno z moich ulubionych, szczególnie raczej... początek jest świetny, super. I'm a little lost. Perdido? Onde, O Boże. Ktoś tu udaje. I need a phone, a telephone. Bora. Publico. A gente não é centro de informação turística, não, Well, they weren't gonna help me. And who could blame me? I was a dumb American in a place where dumb Americans were less popular than the clap. I was gonna find my way out of this mess. I was on my own. No, The Real Slim Shady to już jest stary przebój, to już jest naprawdę stary przebój. A słucha ktoś Endless Summer, Oceany. Co to jest? Oficjalny hymn Mistrzostw Europy. A jak powiedziałeś Oceana, to skojarzyłem, o co chodzi. Oceana, Rihanna, Fiana, Briana, Orala, jeden chuj. No całe szczęście, że przynajmniej coś takiego puszczają, a nie... Wyglądowa gwiazdka, no. Eurosoko, piłka tak. Leci w pizdy wysoko. Wszyscy nagle pamiętają naszą drużyną. Fajną. Albo i nie. Tak, a co myślicie na to właśnie? Skoro mówimy o Euro, to co myślicie o wczorajszym meczu, jeśli ktoś z was oglądał? Dany? Oglądałeś? No, człowieku. Ja oglądam każdy mecz na mistrzostwach. No więc? Już Polaków. No, pierwsza połowa była świetna, tylko właśnie tak już abstrahując od tego wczorajszego meczu, to z tych trzech meczy można faktycznie odnieść wrażenie, że no, myślę, że błąd polegał na tym, że graliśmy za bardzo defensywnie, a zbyt mało ofensywnie, dlatego że widać było, że akcje jesteśmy w stanie zrobić i naprawdę bardzo, bardzo dużo szans mieliśmy na strzelenie bramki, ale niestety no nawet tak dobry napastnik jak Ewy sam nic nie zrobi przeciwko kilku obrońcom, więc tutaj myślę, jakbyśmy grali dalej Rybusem na skrzydle, czyli ten wariant ofensywny zamiast trzech pomocników defensywnych w środku, to myślę, że by było lepiej, ale myślał Indyk o niedzieli, myślę, że Smuda wiedział co robi i po prostu na tyle naszych chłopaków było stać, ja tam jestem zadowolony, bo pokazali, że tworzą naprawdę dobrą reprezentację i no cóż, raz się wygrywa, raz się przegrywa. My wygrywaliśmy 30 lat temu, na razie trzeba poczekać. Mamy potencjał, więc myślę, że jestem spokojny co do eliminacji do Mistrzostw Świata i tam spodziewam się eksplozji talentu, bo talenty na pewno są w naszej prezentacji. Pana muzyczka przy okazji. Ja już wcześniej byłem pewien, że przegrają. Znaczy pewien może nie, ale... Nie no wiesz, Czechów tak naprawdę nie wiadomo było, czego się spodziewać po Czechach, nie? Bo pierwszy mecz dostali w dupę 4-1 od ruskich. To dawało do myślenia, że najsłabsza drużyna w grupie. Drugi mecz, 2-1 wygrali z kim oni tam wygrali? Jest już nie pamiętam. Z kim oni wygrali? A z Grecją chyba wygrali 2-1. No to okazało się, wow, Czesi potrafią grać, nie? A później, no właśnie przed tym meczem nie wiadomo, czego było się spodziewać. I tak jak mówię, pierwsza połowa była kapitalna, a w drugiej
Druga połowa to była najgorsza połowa z tych wszystkich, które nasi zagrali na Mistrzostwach Europy. Czemu? Któż to może wiedzieć? Ale podoba mi się to, że wszyscy tam na tych strefach kibica kibicują i tak grupowo przeżywają, nie? I oby tak było dalej, bo Polska, ale oprócz Polski jest jeszcze 15 innych drużyn. No już teraz trochę mniej, bo już kilka odpadło, powiedzmy. Ale no dzisiaj na przykład mega ciekawe mecze, bo i mecz Portugalczyków z Holendrami będzie świetny i Duńczyków z Niemcami. Nie wiadomo, który mecz oglądać. Maybe at the stadium. I knew you were involved in that business. You know, I wanted to investigate mecz, a z drugiej strony Brazer na RedTube będzie streamował dzisiaj, nie? No i tak kurczę, nie wiem teraz co wybrać. Kto będzie to robił? Co? Gdzie? Na czym? Brazer na RedTube. Co to za pajac? To twoja druga twojego? Myślałem. Polska Grecja 1-1, Polska Rosja 1-1, Polska Czechy 0-1. Patrzcie, się musiał namęczyć, żeby napisać. Nie wiem, czy zauważyliście, że teraz dobre 5 minut mamy cutscenki cały czas. No ta gra ma strasznie długie cutscenki. To mnie powoli nudzi już. Jakbyś się zagłębiał w fabułę, to na pewno by ci nie nudziło. A tak my sobie gadamy o dupie. Ja czytam ogólnie to, ale to trochę za długie. To, gdyby to podzielili jakoś, to to byłoby lepsze, no ale... Dopóki znowu go nie zakoszę. I'll fight corruption. I'll stand up to the rich and dumb, but if I go up that hill right now, I'll be dead in 3 minutes or less. Maybe you too, Max. You're in the jungle now. So it appears. Yeah. If you survive the next hour, let's speak. You help me. Tak w ogóle, wojowieszce, ja będę już zbierał się powoli. Myślę, że po tej kasence będziemy ogólnie się zbierać, bo półtorej godziny jedziemy z Maxem, to myślę, że to jest czas akurat idealny. Kamilem się pyta, czy ty wojo widzisz czat, jak grasz? Tak. Cały czas widzę czat. To znowu Kozer, będzie rozpierd ducha. Kozer, ja już mówiłem, mecze wieczorem się zaczynają, przecież od po 20 euro. No, gdzie ja będę grał w coś, no w ogóle, to czy... Chcecie alguma coisa pra mim? Do you got something for me? For you? Tell you what I got a gun, and if anybody thinks they're gonna take it from me, they'd be dead wrong. Nie żyjesz. Nie żyjesz. Wybacz. Nie żyjesz. Chciałeś, masz, skurwysynu. Giń. Pieprz się, giń. Na tą... Oj, to musimy trochę... Musimy pogadać trochę z chłopakami. No kurde, co jest? Czemu ja nie mogę się ruszyć? Ruszyć się nie mogłem, kurka wodna. Co jest grane? Portugalia, Dania, Szwecja i Ukraina. Pierwszy pojadł. Kto się pierwszy wyłoni? To ty zginiesz. Dziękuję. Ty teraz zginiesz pięknie. I... Kiedy zacząłeś przeklinać? Kiedy zacząłem przeklinać? Nie patrzyłem w kalendarz, wybacz. Ale spojrzę potem. Musiałem. Jeszcze jeden ktoś? Jeszcze ktoś? Nie ma jak... Tak, nie ma to jak ten... Orenia Rączkowska. Dobra, wiecie co, tak jak zresztą mnie przed chwilą powiedział, no może jeszcze tego, dziękuję. Ktoś tu jeszcze jest? Kogoś jeszcze mam kopnąć przed końcem gry? O. Giń! Wszyscy? Dobra, wiecie co, na tą chwilę ja będę kończyć streama. No, gramy półtorej godziny, więc myślę, że to jest wystarczający czas, żeby się na razie porze... Wiem, że nie chcesz, żebym odchodził, ale nie musisz mi tego, tak, dobitnie, tego, kurwa, mać wyjaśniać.
No oni mnie, oni mnie do tego zmuszają, żeby iść dalej, ale nie, ja tam nie... Wykończenia są kapitalne, tak, nie? Świetne. Dobra, ja tylko tutaj wrócę i... Postaw klocka. O. I... O, i w takiej pozycji sobie... No, o. I w takiej pozycji się pożegnamy z Maxem. Ma ktoś aparat? Nieźle to wygląda. No, zużyłem całą amunicję, nie mam czym strzelać, także... Podejdź pod ten plakat. Gdzie? Bo który plakat? Ten? Ten tutaj? Tak, ten. Daj zbliżenie. Nie daj zbliżenie. Dobra, panowie i panie, na tą chwilę ja będę... Ja będę kończyć, dziękuję wam, że dotrwaliście do tej godziny 19.36 i oczywiście ten materiał znajdzie się oczywiście na YouTubie. Także dzięki wam bardzo serdecznie i kolejny livestream być może też będzie z Maxa, kto już to wie. Zobaczymy. Dziękuję wam, kochani, i do zobaczenia w kolejnym live'ie bądź na YouTubie. Siemanko. Czym ta się?